Nie pozwól, aby cierpienie zdominowało Twoje istnienie, ponieważ jest w stanie ugasić Twoją witalność bez Twojej wiedzy. Znajdź prostą i spokojną drogę do życia, zdobądź niezależność i szczęście, do tego pozostań do końca, nie bądź słaby. Jedną z głównych korzyści jest zachęcanie do zrównoważonego myślenia. Stoicyzm uczy, że nasze szczęście nie powinno zależeć od warunków zewnętrznych, ale od tego, jak decydujemy się reagować na te same warunki. Kiedy przyjmujemy tę wizję jako własną, udaje nam się rozwinąć zdolność przystosowania się do przeciwności życiowych. Zamiast być sfrustrowanym przeciwnościami losu, stoicka osoba stara się uczyć na trudnych doświadczeniach i rozwijać się na ich podstawie, co prowadzi do wzmocnienia jej zdolności do spokojnego radzenia sobie z przyszłymi przeszkodami. Kolejną ważną korzyścią jest poszukiwanie wewnętrznego spokoju, który trwa długo. Stoicyzm podkreśla znaczenie skupienia się na tym, co możemy kontrolować i zaakceptowania tego, co jest poza naszą kontrolą. Kiedy wprowadzamy tę wiedzę do siebie, udaje nam się uniknąć wypalenia spowodowanego ciągłą walką z nieuniknionymi wydarzeniami. Zamiast zmagać się z naturalnym biegiem życia, uczymy się nadążać za jego rytmem, co prowadzi do ciągłego poczucia wewnętrznego spokoju, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Zgodnie ze stoickimi naukami dążenie do uniknięcia ciągłego cierpienia sprzyja również ciągłemu rozwojowi osobistemu. Filozofia podkreśla znaczenie rozwijania pozytywnych cech, takich jak odwaga, mądrość, sprawiedliwość i umiar. Te cechy nie tylko dodają życia etycznego i moralnego, ale także wzbogacają poczucie celu i znaczenia. Stoik zawsze szuka osobistej transformacji, chcąc stać się lepszą wersją siebie, co w konsekwencji prowadzi do pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Ponadto stoicka perspektywa sprzyja zdrowszym i bardziej znaczącym relacjom. Nie pozwalając, aby ciągłe cierpienie wpłynęło na ich reakcje emocjonalne, ktoś, kto praktykuje stoicyzm, może mieć bardziej zrównoważone relacje międzyludzkie. Akceptowanie ograniczeń innych, rozumienie emocji bez ich przytłaczania i zachęcanie do empatii to podstawowe elementy, które pomagają budować bardziej satysfakcjonujące i trwałe relacje. Liczne korzyści płynące z braku długotrwałego cierpienia w życiu, zgodnie ze stoickimi zasadami, mają znaczący i pozytywny wpływ na umysł, ducha i relacje. Przyjmując ten sposób myślenia, ludzie mogą doświadczyć większej zdolności adaptacyjnej, wewnętrznego spokoju, rozwoju osobistego i bardziej wzbogacających relacji, kładąc w ten sposób solidne podstawy dla istnienia pełnego znaczenia i pełni. Przyjmując nadmiernie stoicką postawę w obliczu bólu, ryzykujesz, że staniesz się niewrażliwy na swoje emocje. Chociaż stoiki opowiadają się za tym, jak ważne jest zachowanie spokoju w obliczu przeciwności losu, ważne jest, aby nie zapominać o znaczeniu emocjonalnego uznania i radzenia sobie z bolesnymi doświadczeniami. Ignorowanie emocji może mieć negatywny wpływ, co może prowadzić do narastania napięcia psychicznego, które z czasem może prowadzić do komplikacji zdrowia psychicznego. Ponadto uporczywe akceptowanie cierpienia może prowadzić do biernego konformizmu w obliczu niesprawiedliwych okoliczności. Stoicyzm podkreśla znaczenie rozróżnienia między tym, co możemy kontrolować, a tym, czego nie możemy, zakładając, że powinniśmy skupić się tylko na działaniach, na które mamy wpływ. Jednak ten pogląd może prowadzić do obojętności na niesprawiedliwość społeczną lub osobistą, zachęcając do akceptacji, a nie zachęcając do dążenia do pozytywnej transformacji. Kolejnym negatywnym punktem ciągłego cierpienia, zgodnie ze stoickim punktem widzenia, jest możliwość ignorowania potrzeb emocjonalnych i relacyjnych. Filozofia stoicka podkreśla autonomię emocjonalną, sugerując, że źródło szczęścia powinno pochodzić z nas, a nie zależeć od warunków zewnętrznych. Jednak ten sposób działania może prowadzić do nadmiernej zależności od siebie,
co utrudnia znalezienie znaczącej pomocy i połączeń. Odmowa uznania wartości relacji międzyludzkich może prowadzić do samotności emocjonalnej, co negatywnie wpłynie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i ogólne samopoczucie. Stoicyzm może nieumyślnie przyczynić się do fatalistycznego spojrzenia na życie. Akceptując cierpienie jako integralną część życia bez ograniczeń, można ustanowić mentalność pokory w obliczu trudności. Ten fatalistyczny sposób myślenia może utrudniać aktywne poszukiwanie rozwiązań i ulepszeń, ponieważ uważa się, że cierpienie jest wewnętrzne i niezmienne. Chociaż stoicyzm dostarcza cennych nauk o akceptacji i cnocie w trudnych czasach, ważne jest, aby zrównoważyć ten pogląd ze świadomością emocji, pragnieniem sprawiedliwości, znaczeniem relacji międzyludzkich i aktywnym wysiłkiem na rzecz promowania pozytywnych zmian. Nieprzestrzeganie tych aspektów może prowadzić do zniekształconej interpretacji filozofii, co prowadzi do negatywnych konsekwencji dla dobrego samopoczucia emocjonalnego i społecznego. Jednym z filarów stoicyzmu jest całkowite zaakceptowanie tego, co jest poza naszą kontrolą. Filozofowie stoiki twierdzą, że wiele wydarzeń, które powodują cierpienie, jest poza naszą bezpośrednią kontrolą. Rozumiejąc tę rzeczywistość, zachęcamy nas do skierowania naszej energii na to, co jest pod naszą kontrolą, nasze postawy, przekonania i decyzje. W ten sposób stoicyzm uczy nas oddzielania naszego szczęścia od wpływów zewnętrznych, sprzyjając trwałemu pokojowi wewnętrznemu. Innym podstawowym aspektem jest okazywanie wglądu. Stoicyzm podkreśla znaczenie bezstronnej oceny sytuacji, odróżniając rzeczywistość od naszych osądów emocjonalnych. Wykonując tę czynność, możemy uniknąć spontanicznych i nadmiernych reakcji, decydując się na reakcję w bardziej zrównoważony i racjonalny sposób. Ta zdolność rozróżniania między tym, co można kontrolować, a tym, czego nie można, przyczynia się do minimalizacji cierpienia, ponieważ często to sposób, w jaki interpretujemy wydarzenia, wzmacnia cierpienie. Filozofia stoicka broni również znaczenia kontemplacji przemijania. Zrozumienie, że życie jest ulotne i że zmiana jest nieunikniona, pomaga utrzymać szersze spojrzenie na problemy. Zdając sobie sprawę, że trudne czasy są ulotne, jesteśmy zmotywowani do rozwijania długotrwałej cierpliwości, pamiętając, że w pewnym momencie okoliczności się zmienią. Pragnienie cnoty jest podstawowym elementem stoicyzmu. Stoicy wierzą, że prawdziwe szczęście polega na ciągłej praktyce cnót, takich jak odwaga, jasność, sprawiedliwość i kontrola. Przestrzegając tych zasad etycznych, stoicka osoba kładzie trwały fundament dla szczęśliwego życia, zapobiegając pułapkom egoizmu, strachu i impulsywności, które zwykle prowadzą do cierpienia. Praktyka wdzięczności jest również zachęcana przez stoicyzm jako sposób radzenia sobie z ciągłym cierpieniem. Uznanie i docenienie małych radości życia oraz cieszenie się codziennymi błogosławieństwami pomaga rozwinąć pozytywne nastawienie. Nie wiąże się to z rezygnacją z problemów, ale raczej ze znalezieniem zdrowej równowagi między postrzeganiem trudności a uznaniem błogosławieństw, jakie oferuje życie. Stoicyzm oferuje sposób głębokiego i praktycznego spojrzenia na życie, unikając długotrwałego cierpienia. Przyjmując postawę akceptacji, inteligentnej analizy, refleksji nad nietrwałością, poszukiwania cnoty i wdzięczności, wyznawcy stoicyzmu mają możliwość stworzenia solidnych podstaw dla spokojnego, satysfakcjonującego i znaczącego życia. Przy ciągłym wdrażaniu zasady te pozwalają ludziom rozwiązywać problemy związane ze zrównoważonym rozwojem, mądrością i trwałym spokojem. Zostań bohaterem własnej historii, odmawiaj bycia tylko obserwatorem. Pokaż swoją filozofię w komentarzach poniżej, stwierdzając, że jesteś stoickiem i zwróć uwagę, kto jest zaangażowany. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić cennych lekcji, którymi wkrótce się z Tobą podzielę.
Znajdź w komentarzach do tego filmu scenariusz, którym kieruję moją podróż do stoicyzmu, przewodnik pełen odpowiedzi na Twoje pytania. Zaakceptuj teraz swoją stoicką tożsamość.